sobie na pierwszej mojej skiturowej rajdzie w życiu. To co tak trzasko to wiązania, ale umie jakby dotrzaskać. To jest rejon Białego Krzyża na przełęczy Szalmopolski. I to jest trasa, którą żeś jechał chyba w tym 2020 roku na rowerze. Sceneria iście bajkowo, zresztą widać. Mróz koło 5-6 stopni. Bajunia. Bajunia, jak to Gustaw Godo. Ludzi w górach sporo. No ale trudno się dziwić, jak szajbusy stoki zamknęły, to trzeba się jakoś nadal ruszyć. Fajnie, fajnie, pierwsze wrażenia niezłe. Ciepło mi jest. I to jest prawdziwa zima. Zima, dosłownie przepiękno. Nie to co u nas w Ligocie. Wczoraj lunęło deszczem. No, planowałem to już od grudnia w zasadzie, ale ciągle łudziłem się, że stoki otworzą, że będzie fajnie, no, ale na nich nie ma co liczyć. Co prawda stoki się otwierają i organizują szkolenia narciarskie. I to nie tylko, jak długo wszechobecni rządzący będą się na to dziwać. O, teraz chyba będzie już nieco niżej. A jeśli tam coś jedzie. Bajunia. Ja nie widzę. Tamto. Nie, to nie mały są. A te dymy? No to widać to. To tam jest droga. Co widać, Kaj? No jak się to kręci, na to wszystko to tym nie widzimy. A Kaj tu masz te czyste bawy. Znaczy nie, tam chodzi mi o to, nie z te czyste, tylko tu tym grzbietem, tam jest droga. Tu.
Co? Ja bym tu chciała szlak znaleźć, to nie znam. Cieńków. Aha, to jest cieńków, dobra. Tam widać stożek. Ja. Tam je gnał w stożek. Tam te góry? Tam jest stożek, stok. A tutaj na dole widać cieńków. I skocznie. I skocznie, tak. Malinka. Tutaj baraniogóra. Ale naprawdę świetnie. Klepki też widać. Klepki też widać, tak. Klepki chodzą. No, po przeciwnej stronie. Klepki organizują kursy szkoleniowe. Piękna zimowa sceneria. Taki tur. Pięknie. Co się nie da? A ty idź tam, Kali, za tym winkieli, dobre. Pięknie. Śniega w cholerę. Niesamowicie. Tak. Skiturujemy. Tak, mamy źródło malinki. Ja tu był w lecie. Fajnie, fajnie, wszystko zaśnieżone. Skitur jest super rzecz, jak na razie. Charakterystyczne wiązania. Ja, co to tak sztuko? Ale fajnie. Fajnie się idzie. Widać nadciarze biegowi. Jeden przed chwilą się wywalił tutaj. Ciekawe, ile jogrzebów zaliczę. Mam nadzieję, bez kontuzyjnych. Ale coś pięknego. Aha. Ten krajobraz. To doszłaś. Jak to się nazywa, ty kolce? Czekany? Raki. Raki. Ciepło. Ja. Minus ileś, ale mi jest ciepło. No, mi też. Myślałeś wziąć tę czerwono-czarną kurtkę. Ale dobrze zrobił, że Czechy nie wziął. A ja żałuję, że nie ubrałam cieńszych spodni i cieńszych kurtki. Narty Fulki, czy jak to się czyta? Fulki. Wulki. 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 Ja też mam wulki. Co tej wulki? Tak. Tu widać z przodu zapięcie tak zwanej foki. Tak. No, sprzęt nie jest pierwszej nowości, ale na pierwsze razy wystarczy, nie? Po to kupować nowe, jak po tym się może to coś odmienić, a tak to żalu nie będzie, nie? Ale one też mają takie coś, że on do tyłu nie pojedzie na tych wąskich. No. Bo tu widać takie.
tutaj, że w tym rejonie tą zakonnicę spod Powlecie. Tam widać stożek, widać Soszów. Tam wyłania się, kofola się odbił, wyłania się Łysochora i Czantoria. Proszę, jaki warun jest. No jak ja będę zjeżdżał? Jest warun piękny. Słupków tutaj nie znajdziemy, nie ma szans. No, musielibyśmy chyba wykrywać. Wykrywacz, tak, słupków. Wykrywacz kamieni. Ale to i tak by zakłamało, bo tu są same skały dookoła. Ach, nie spadłaby się. Ja, to jest to miejsce, kajotę zakonnicę spotkał. Wtedy. To stukanie, to oczywiście skitur. Mój debiut skiturowy. Prawdziwego zdarzenia, można powiedzieć. Ktoś się łańcuch stracił. Pewnie z raków. Tak, słychać jak niektóre baby jak do kościoła wlezą. To stukanie. Ale jest pięknie, fantastycznie. To jest prawdziwa zima. To jest wynagrodzenie zeszłego sezonu. Znaczy zimy, bo sezonu dobra, nie, bo sezon mamy spieprzony. Pod względem zjazdów na pewno spieprzony. Przez zwykłą ludzką głupotę. Przez głupotę tych w Warszawie tam. Bo najwięcej zakażeń było na stokach. To złośliwie. Złośliwie, tak. Ło. Tu jakiś trawers jest. Ale widać, że skitury też tam szły. Co to tu jest napisane? Darek i Natka. Darek i Natka. I my. Czy może Darek tu był? Ja mu napisał na Facebooku. Co? Ja mu napisał na Facebooku, że znalazłeś alternatywa do zamkniętych stoków. Ale jako to mi jeszcze nie zdradził. Trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Widać, jak ludzie idą z Malinowa. Widać tam ludzi. A na Malinowską skałę tam... Tak, pięknie. Tam jest ogień. Pięknie. Ogień. Bajunia! Jak to Gustaw go dał, ale Gustaw coś się zamilknął. Coś się nie nagrywał. On ta szosa sprzedał. Zgoda, że już go to nudzi, te dalekie rajzy takie. Że chyba na MTB się przeniesie. No, góry bliskie. Kurde, ale ten smok tam jest pierunowy w rejonie Skoczowa tam. No. Jak pierdolę.
ale te morzaki to jeszcze może deptane to się tak nie zapadło, ale ja ci powiem, ja praktycznie tych nart nie czuję, że ja mam na nogach. Coś ich tam coś wyrczało, nie? Co? Mi się zdawało. Coś tam coś wyrczało. Dawno tak po górach nie chodził. Nie myślałem, że zacznę. W lecie kiedyś, że chodził. Za bajtla jeszcze. Po tym jakoś to umarło. No i nie myślałem, że w zimie będę chodził po górach. W sensie, że nie będzie jazdy na stoku. A będzie marzenie po górach. Lecie to jest lepiej. Lecie będzie lepiej. Ale tu żeś jechał na rowerze. Ja. Link do filmu podobny. Ta zakonnica tak spotkał. To jest to miejsce, tak. Może ja teraz będę mieć przewagę trochę nad Mariolą, bo ja będę mógł zjeżdżać. Ona nie. Ale fakt faktem, że zdobyć te skitury, ostatnie dwie pary były w sklepie. Tak się to popularnie zrobiło. Piękna sprawa. Plecak z roboty. Tak, mamy sponsora. Dzisiaj też orkiestra gra. 29 finał. Jest orkiestra. Gramy razem dzisiaj. Tak, doszliśmy do skrzyżowania. Dojazd pożarowy numer 5, numer 4 się krzyżuje. Tam już jest trasa nacinków. Ja tam wtedy na rowerze jechał. Trzeba się wrócić, niestety. Była młodsza godzina, to by się tam puściła. Bo my zapierniczyli, my są dwoma autami, my mogli nacinków jedno zostawić, a drugie na Biały Krzyż. No, i wtedy by szło pętla zrobić, tak. Jechać przez Wisłę po prostu i jedno zostawić na Cienkowie, a drugim wyjechać na Biały Krzyż. No. I wtedy my sobie po prostu podjechali. I tak to na następny rok trzeba będzie zrobić. Jeśli będzie jakiś następny rok. Tam widać zadymiono Czantoria. Ja, też stok, fajnie było. Bo stok widać. W środę. No. No cóż, no. Wracamy. Po prostu fantastycznie. A, bez rękawiczek to trochę hardcore. Coś pięknego jest tutaj. Te drzewa takie ośnieżone. To musiał być taki mokry śnieg padać, wiesz? Tak, i zmrożony. Ale jest, kurde, ogień. Aż się błyszczą diamenty. Ja. W telefonie nie widać tego. No nie widać. Ale co to jest? Stoki zamknięte, śniega w pieluny. Ale jak to Szpakowski powiedział, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dokładnie. Ja lubię chodzić po górach, także... Ja co prawda jeździć, co? No dzisiaj też jeżdżę no, po górach. Chociaż to jest bardziej ja taki marsz narciarski. Też dobra rzecz. No. A te drugie stópki będę miała na rower. Który? Tak na razie jeżdżę zadowolony. Dobra. Pięknie, pięknie. Zobaczcie, w jakim my smogu żyjemy. Jak Czantoria już jest zakopcono. Normalnie tragedia. Tragedia, co to tam widać. Już się skończyło.
Tam widać Wysochora. Tam nie ma tak zakopczone, ale... Nie, ale fajnie to wygląda. Ale z naszej strony to nie jest fajnie, bo to jest strasznie zadymione. No ja wiem, ale to szczyty takie z tej Wysochory. No. Aby inwersja była, nie? Tam było widać ludzi, którzy tam na górze. Tam kajś słychać nawet. Tak, musimy poczekać na Mariola, bo najdzie piechty. Tutaj taka mała reklamka. Mojego kanału. Ja, tam są piękne widoczki. Fajnie. Tak, mały przystanek. Zesz. Na kofola. Mrożona kofola musi być. Ja. No, nogi już czują tą wędrówkę. Prawie 4 godziny. Także ogień. Ogień. Orkiestra gra. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzisiaj, tak. Musi grać do końca świata. I jeden dzień dłużej. Tak, tak, gromy razem. Gromy. Z orkiestrą pana Owsiaka. I dobrze, niech gra ta orkiestra. Normalnie ogień widok. Tu już jest takie zamglone, bo już słońce zachodzi, ale jak ono będzie zachodzić za tymi górami, to będzie pięknie. Tam już widać Fatra ze Słowacji. No. Ale coś pięknego. Te widoki. Przejrzystość całkiem super. No, tu nie. No tu już nie, bo już zachód słońca. Tam jest smog od Śląska. Klimat. Jest tutaj klimat. Pięknie. Zima jest piękna. Co prawda, no jest zimno, no ale... W górach zima jest piękna. Pięknie. Ale jest zaśnieżony. No. To jest prawdziwa zima. Tak. To jest naturalne ze śniegu. A ja na nartach. W skiturach. A ja z buta. A ona z buta. Jedzie na skiturach. Tylko tyle się mu dostało. Ale jest pięknie w górach. Skitouring Rajza. A już pomału koniec będzie. No to fajrant, sprzęt wpakowany. Fajny zachód słońca. Ale my już bierzemy się do domu. Dziękujemy za uwagę.